W sezonie grzewczym tlenek węgla, zwany czadem, zbiera śmiertelne żniwo. Jak się okazuje, jest to również czas, kiedy o wiele częściej dochodzi do pożarów. Tarnobrzescy strażacy przyłączyli się do kampanii społecznej pod tytułem „Czad i ogień. Obudź czujność” i popularyzują wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu, tam gdzie czujemy się najbezpieczniej. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tysięcy takich zdarzeń, na skutek których 7414 osób trafiło do szpitala, a 512 poniosło śmierć. Jeżeli chodzi o statystyki na terenie naszego terenu działania Komendy Miejskiej Miasto Tarnobrzeg Powiat Tarnobrzeski od yy, w 2013 roku odnotowaliśmy 177 zdarzenia związane z pożarami i osobami w nich poszkodowanych. W 2003 roku to, takich pożarów było 37, w 2014 40, w 2015 50 i 2016 również 50. Rannych w sumie osób było 40, w tym piątka dzieci. I y, trzy ofiary śmiertelne. Pożary to zagrożenie, którego nie należy lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. Jak informują strażacy, można się przed nim ustrzec bądź zminimalizować jego skutki. Przede wszystkim, jeżeli w mieszkaniu wybuchnie pożar, należy zaalarmować osoby w nim przebywające, sąsiadów, wezwać straż pożarną, udzielając informacji dyżurnemu na temat zdarzenia co można zrobić jeżeli w tym czasie zanim straż pożarna przyjedzie przede wszystkim wyprowadzić z mieszkania dzieci osoby niepełnosprawne jeśli Czas na to pozwoli, należy, należy zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, niezbędne lekarstwa, które na co dzień są potrzebne. Spróbować wyłączyć dopływ gazu, dopływ energii elektrycznej w mieszkaniu i, i, i w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia materiały palne lub wartościowe rzeczy, a potem y, oczywiście próbować gasić, gasić ten pożar. No, nie otwieramy okien. Nie, y, nie, nie dopuścić należy do tego przede wszystkim, aby pożar odciął drogę ewakuacji, jeżeli sami nie jesteśmy już w stanie gasić tego pożaru. Należy jak najszybciej opuścić mieszkanie. Ważna sprawa jest również, aby nie zamykać pomieszczenia, mieszkania, domu na, 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 na klucz. Jak pokazują doświadczenia tarnobrzeskich strażaków, do pożarów najczęściej dochodzi podczas przygotowywania posiłków. Jeżeli chodzi o pożar, pożar choćby nawet yy, na kuchence oleju, yy, na przykład tutaj tutaj ważna sprawa jest, aby, aby nie, również no, pierwsza, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, no to spróbujemy zalać wodą. No, nie wolno takich rzeczy robić. Tutaj w tym przypadku akurat najlepszym rozwiązaniem będzie próba zakręcenia tego dopływu energii bądź elektrycznej bądź gazowej, przykrycie tego, tego naczynia. Jeżeli chodzi o urządzenia elektryczne, również nie należy traktować tych urządzeń pod napięciem wodą. Również staramy się, jeżeli to jest możliwe, odciąć ten dopływ energii elektrycznej. Chcąc uchronić swoje zdrowie i życie, warto zaopatrzyć się w autonomiczne czujki dymu. Urządzenia te, mimo że nie zapobiegną powstaniu pożaru, mogą skuteczniej i szybko ostrzec o zagrożeniu w domu. By czuć się bezpieczniej, warto także wyposażyć swoje mieszkanie w gaśnicę. Właściwie użyta, skutecznie ugasi pożar w zarodku.